Witam wszystkich serdecznie, mówi Shade, a to jest Nergal. Trochę już mi się przejadło granie Beliasem, więc postanowiłem wypróbować innego herosa, no i padło na Nergala, władcę umarłych. Swoją drogą zastanawiam się, czy ten heros ma coś wspólnego z byłym partnerem Dody, no ale nie jestem pewien. Jak widzimy, obaj panowie mają dosyć podobny, upiorny styl. Dodatkowo ten tutaj, jak widzimy, siedzi na lektyce, która jest niesiona przez hordę nieumarłych. Początkowo myślałem, że to jakiś taki tron, ale najwyraźniej jest to ruchome, jakaś lektyka. No to tyle odnośnie grafiki. Może teraz przejdziemy do statystyk. Jak widzimy, jeden siły, jeden magii oraz jeden szczęścia. Jeśli chodzi o szkoły magii, jakimi Nergal włada, to jest magia pierwotna oraz magia ziemi. Nie zauważymy tutaj charakterystycznej dla nekropolii szkoły magii ciemności. Nergal jest znany przede wszystkim ze swojej zdolności specjalnej. Za 0 surowców możemy dodać dowolnemu stworzeniu jeden licznik trucizny. Ok, przejdziemy dalej. Z wydarzeń gram 3 tygodnie podatków. Zwiększają koszt łutów szczęścia. Gram też 4 burze many. Jako że prezentowany deck jest głównie na stworzeniach, na kreaturach, staram się przy pomocy wydarzeń zapewnić im jakąś taką osłonę. Dodatkowo wrzuciłem jedną kosmiczną równowagę, a to przeciwko jakimś tam slowpołkom, takim dziwnym różnym kombinacjom. To jest mój pierwszy deck, który składam na Nergalu i go prezentuję. Wiem, że tutaj wiele dałoby się jeszcze zmienić, także nie sugerujcie się za bardzo tym deckiem, jeśli chcecie popróbować sił grając jako Nergal. Po prostu to, co miałem, to wrzuciłem. Na pewno wiem, że warto grać drzewka wisielców, to są najnowsze blokery do nekropolii. Bardzo fajne, mogą dosyć skutecznie spowolnić jakiś rush przeciwnika. W przeciwieństwie do blokerów, do podobnych blokerów sanktuarium, drzewko możemy dodatkowo przestawiać, gdzie nam pasuje, nie ma zakotwiczenia. Jak widzimy, ma za to regenerację 1, także to wyróżnia tego blokera wśród innych najnowszych blokerów. Ok. Drugą ciekawą jednostką, którą warto grać, jest na pewno Lisz Spijacz Dusz. To jest jeszcze lepszy bloker. W momencie, kiedy ginie stworzenie, nieważne czy po stronie przeciwnika, czy w naszych szeregach, Lisz leczy się w wysokości 2 punktów obrażeń. Czasem to może nieźle zamieszać, jak się zapomni o tej jego zdolności. Dalej. Gnilny Spluwacz. No niestety nie mam 4, ale można powiedzieć, że ta jednostka to podstawa w taliach Nergala, w taliach Ariany też bardzo często jest spotykany. Tutaj może niektórzy się zastanawiają, dlaczego upiory wrzuciłem. Początkowo sądziłem, że mogę tu zastosować pewien trik z Nergalem, mianowicie wystawić upiora, nałożyć na niego trutkę i poczekać do tury przeciwnika, kiedy ten upiór miałby zginąć, i zadać 3 punkty obrażeń herosowi przeciwnika tym samym. No niestety, wypróbowałem ten trik w praktyce i okazuje się, że to nie działa, bo trutka nałożona na naszego upiora przez nas samych działa dopiero w następnej naszej turze, także upiór nie ginie w turze przeciwnika, tylko dopiero w naszej turze. Z nowych jednostek to kościotrupy łucznicy. Można grać, ale niekoniecznie. Tutaj dobrą alternatywą, może nawet lepszą, może być Lamasu. Ma trochę więcej HP, dodatkowo lata.
poza tym podobne statystyki. No i to tyle, wrzuciłem tu jeszcze, miałem jednego Atroposa, to też dorzuciłem, żeby wracał tam różne jednostki. Na przykład dwie Banshee też miałem, to dorzuciłem. Dodatkowo zaklęć, wrzuciłem 4 rozproszenia magii, bo też dosyć często się może przydać, jako że gramy tylko na stworach. Przeciwnik będzie starał się na różne sposoby powstrzymywać te nasze stwory. Rozproszenie może się przydać. Złotów szczęścia. Gram jeszcze 4 bezlitości dla grzesznych, żeby móc wskrzeszać właśnie takie jednostki jak Atroposa, Banshee. Upiory mogę wskrzeszać, ewentualnie Pao. No jest sporo. Na razie 59 kart, ale jestem pewien, że będę jeszcze zmieniał, modyfikował to talię. Jestem pewien, że wy także wiele byście tu zmienili, może grali zupełnie inaczej niż ja. Niemniej przy pomocy tej talii udało mi się tam w miarę ciekawy pojedynek rozegrać, więc zapraszam do obejrzenia. Stoczymy pojedynek z Garantem z Inferna. Jako że zaczynamy w drugiej turze dopiero, więc ręka nam odpowiada jak najbardziej, możemy wystawić Lisza. Na razie nie dodawałem do deku kreatur za 1. Przeciwnik odpowiada sukubem. Można powiedzieć, że gdyby nie wygląd, gdyby nie różnica w grafice i w nazwie, to zarówno sukub, jak i lisz niczym się nie różnią między sobą. Takie same statystyki, właściwości. Na górną linię wystawimy sobie rycerza wampirów. Bardzo dobra jednostka w nekropolii. Warto grać 4. Mam niestety tylko 2 na razie. Przeciwnik wystawił niszczyciela, ale mamy całą masę różnych blokerów. Chociażby widmo zemsty ze statusem bezcielesność ogranicza odnoszone obrażenia fizyczne od jednostek o połowę, zaokrąglając w dół. Czyli w tym wypadku, jeśli niszczyciel zaatakuje nasze widmo, zada mu obrażenia w wysokości tylko 2, a nie 4. No, teraz doszedł grubszy kaliber, pustoszyciel. Jeśli pustoszyciel zaatakuje nasze widmo, zada mu obrażenia w wysokości 3. Także nawet pustoszyciela można całkiem skutecznie przy pomocy widma blokować. No tutaj wystawimy sobie drzewko. Dodamy licznik trucizny dla niszczyciela. Poczekamy. No może jeszcze na dół niepowstrzymanego upiora. No teraz ciekawa jednostka. Imp chaosu, czyli w momencie kiedy użyję jakiejś karty, będę musiał też odrzucić kartę. No ale imp chaosu na Nergala to zdecydowanie kiepskie zagranie, bo wystarczy mu nałożyć jeden licznik trucizny i w następnej turze pozbywamy się tego impa. No a że nie chciałem tracić żadnych kart, to w tej turze już nic więcej nie zagrywałem. Poza tym widzę, że przeciwnik ma już 3 punkty magii, więc uznałem, że dobrym pomysłem będzie troszkę przestawienie moich jednostek, zmiana formacji.
żeby unikać potencjalnych kul ognia, które przeciwnik może mieć na ręce do tej pory. Zastanawia się, co zrobić. Wystawił rodzicielkę tylko. Jednocześnie ta jednostka podnosi mu magię o 1. No ale niestety na nasze widmo rzucił spowolnienie, więc w tej turze nie mogę tym duszkiem wykonać żadnego ruchu, bo mógłbym zniszczyć tego niszczyciela, znaczy pustoszyciela w połączeniu z trucizną. Znaczy nie mogę, więc tutaj jedynie truciznę dałem na szaleńca. Obniżyłem jeszcze HP temu szaleńcowi przy pomocy Lisza. No i pozbyłem się pomniejszej jednostki. Na razie nie wysypuję się za bardzo z jednostek, już uważam na kulę ognia. No tutaj przeciwnik troszkę mnie zaskoczył. Użył na moim duszku rodzicielki wzmocnionej ognistym gniewem, który sprawia, że ta jednostka wpada w szał, a więc na początku tury przeciwnika atakuje pierwszy napotkany cel. No i także obrażenia ma o 1 zwiększone, jakie zadaje. No tutaj atak. Obniżamy HP przeciwnikowi do 4. Wystawimy sobie kościotrupa łucznika. Na dłuższą metę ten czart może mi tam też troszkę namieszać. No tutaj wystawimy sobie kolejnego blokera. No a tutaj wystawiłem upiora, na wypadek gdyby przeciwnik chciał użyć teraz kuli ognia. Na nim to raz, że sobie odbierze 3 HP, to jeszcze zabiłby swojego czarta, jeśli by go nie przestawił. Także nawet jeśli ma kulę ognia, nie wiem czy się teraz zdecyduje jej użyć. No z racji tego, że czart ma swobodny atak, czyli może atakować dowolną jednostkę, to ten upiór tutaj ich nie powstrzymał, zarówno sukuba, jak i czarta przed zniszczeniem mojego łucznika. Dostawił sobie Cerbera z szerokim atakiem. Na razie przeciwnik wysypuje się z jednostek, wystawia co tylko może. Nałożę dodatkowy licznik trucizny na pustoszyciela. No i tutaj wpadłem na pomysł, że jeśli przestawię upiora na górny szereg, to z racji tego, że rodzicielka ma wpadła w szał, ma nałożony szał bitewny, to zaatakuje go automatycznie, zabijając go upiora, no i obniżając herosowi przeciwnika HP do 3. Czyli zostanie tylko na 1. Tutaj wystawimy sobie jeszcze Lisza Spijacza Dusz. Przypomnę, że w momencie, kiedy ginie jakaś jednostka, Lisz leczy się 2 punkty. No tutaj, jak było do przewidzenia, pustoszyciel z 2 licznikami trucizny ginie, bo już miał tylko 2 HP, no a upiór także ginie od ataku rodzicielki. Mam też na ręce łucz szczęścia,
bez litości dla grzeszników, ale żeby go użyć, muszę mieć mniej kart w ręce niż przeciwnik. Wtedy będę mógł wskrzesić tego upiora, no i znowu go wystawić tam na górną linię, żeby sprowokować do ataku. Ale czy dotrwam do tego czasu, to nie wiem. Mimo że przeciwnik ma 1 HP, ale widać, że myśli nad tym, co robi. Chociaż w tym momencie zapomniał chyba o zdolności leczenia Lisza. Tak to mógłby go ubić, gdyby najpierw zaatakował sukubem, później czartem dobił. Ale przez to, że zginął niszczyciel, to Lisz w międzyczasie się doleczył, teraz ma 6 HP. No i już nie zginie od sukuba i od czarta, chyba że przeciwnik miałby na przykład jakiś ognisty pocisk albo jakąś dopałkę, żeby dobić tego Lisza. No tutaj użył masowego AoE. Wszystkim jednostkom o 1 HP obniżył wytrzymałość. Tutaj jeszcze atak z Pao. Robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Co prawda mam Pao na ręce, no ale przeciwnik zablokował wszystkie linie. Nie mam dojścia. Ma też o wiele mniej kart niż ja, więc nie mogę wskrzesić swojego upiora pustki, żeby go wystawić na ubicie w następnej turze. Więc próbuję kombinować. Tutaj ubiłem sukuba. Tutaj mógłbym też troszkę inaczej zagrać. Mógłbym najpierw zaatakować Liszem czarta. Wtedy dostałby 2 obrażenia z kontry. Ale zaraz potem, jakbym ubił sukuba przy pomocy Pao, to w tym momencie uleczyłby się ten Lisz. Z powrotem miałby 7 HP. A tak to na koniec tej tury ma tylko 5. No ale tak czy inaczej, tutaj dodam licznik trucizny, no i czart zginie. Lisz tak czy inaczej się wyleczył. No ale mamy już tylko 5 HP. Jeśli przeciwnik ma jakieś pało jeszcze, jest to pałko, czy to może być po mnie. Wystawił osiłka Urkraga. Czyli kolejna jednostka z szałem, dodatkowo z szerokim atakiem. Też dosyć ciekawą kontrą może być właśnie upiór pustki na tego typu jednostki. No i na szczęście nie musiałem używać tego łutu bez litości dla grzeszników, bo kolejny upiór doszedł mi w międzyczasie na rękę, więc bez większego zastanowienia wystawiłem go pod nóż na górny szereg. No i przeciwnik praktycznie sam się zabił, także ja umywam ręce, to nie moja wina. Także dosyć ciekawy moim zdaniem moment. Napiszcie, co sądzicie o tej talii, co byście zmienili, bo jestem świadomy tego, że na pewno wiele w tej talii jeszcze zmienię, jeszcze wiele jest do poprawienia. Jeśli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę, a ja się z wami już żegnam. Mówił Shade, do usłyszenia, cześć.